kolejnym filmie. Dziś krótko wprowadzę do tematu compliance w Twojej firmie. To bardzo istotna kwestia dla przedsiębiorców i firm o rozbudowanej organizacji. Zapraszam. Rozpocznę od przybliżenia, czym właściwie jest compliance, w szczególności dla tych, którzy dopiero zagłębiają się w tą tematykę, bowiem posługuje się słowem w języku angielskim. Compliance przetłumaczone z języka angielskiego oznacza zgodność. Jest to zapewnienie zgodności działalności organizacji firmy z regulacjami prawa lokalnego, międzynarodowego, normami, wewnętrznymi procedurami, zaleceniami, kodeksami dobrych praktyk, tak by zapobiec stratom finansowym oraz utracie dobrej reputacji przez firmę. Compliance funkcjonuje na dwóch poziomach: wewnętrznym, obejmującym wewnętrzne regulacje w organizacji, takie jak regulaminy postępowania, instrukcje, procedury postępowania, które każdy pracownik zobowiązany jest znać i przestrzegać. Obejmuje więc szkolenia pracowników uświadamiające ich o konsekwencjach prawnych ich naruszenia. Zabezpiecza to firmę przed skutkami błędnego postępowania pracowników. Drugi poziom to poziom zewnętrzny, obejmujący powszechnie obowiązujące prawo, w szczególności dotyczące segmentu gospodarki, w którym firma funkcjonuje, dobrych praktyk, zaleceń postępowania, danych osobowych, praniu brudnych pieniędzy. Zgodność postępowania z tymi przepisami nakłada na nas niestety kolejne obowiązki. Bardziej uświadomić, na czym polega compliance i jak szeroko sięga, wymienię teraz przykładowo, jakie obszary musi zabezpieczyć i nad jakimi czuwać osoba, lub osoby, lub podmiot, który świadczy na naszą rzecz takie usługi. Należy do tego nieprzestrzeganie przepisów podatkowych, przepisów o VAT, naruszenie postanowień o ochronie danych osobowych, praniu brudnych pieniędzy, stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, naruszenie prawa pracy czy ochrony środowiska. Audyt jest bardzo ważnym narzędziem do sprawowania kontroli nad funkcjonowaniem compliance w organizacji. Dzięki niemu możemy sprawdzić, co funkcjonuje prawidłowo, co nie funkcjonuje oraz co jeszcze musimy wprowadzić, a dotychczas nie uwzględniliśmy w naszych działaniach. Audyt powinien być przeprowadzony na szeroką skalę i uwzględniać specyfikę danej firmy. Mam tu na myśli sektor gospodarki, w którym działa. Inaczej będzie wyglądać to w firmie farmaceutycznej, a inaczej w przedsiębiorstwie z branży spożywczej. Audyt ma również duże znaczenie, gdy zaczynamy budować compliance w naszej organizacji. Ma on wówczas na celu przeprowadzenie analizy ryzyka dla danej organizacji, tak by zidentyfikować jego najważniejsze punkty. Docelowo ma to służyć zaplanowaniu i zbudowaniu compliance w organizacji. Kończąc dziś to krótkie wprowadzenie do tematu, chcę powiedzieć jeszcze o projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nie wchodząc w szczegóły co do jej treści, chcę zwrócić uwagę, że stanowi ona narzędzie do karania przedsiębiorców za niezgodność z prawem. W związku z tym waga i znaczenie compliance jest bardzo ważna, może bowiem stanowić ważne oręże w obronie przed sankcjami. Ważne jest więc, by nawiązać współpracę z specjalistą, który pomoże nam zorganizować i wprowadzić compliance w naszej organizacji. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejne filmiki, również te poświęcone compliance.